skoro zabieramy się za trzecią część, jak wytresować smoka, to ja musiałem zabrać do recenzji moją wersję ziewającego szczerbatka, które też już zrobiłem przywitanie i właśnie tak powstaliśmy, tylko że ja go jeszcze nie ujeżdżam, że tak się wyrażę, ale na pewno pomagam mu, podobnie jak szczerbatek nie ma ogona, tak on ma inną wadę. Zatem ze szczerbatkiem szczególna recenzja szczególnego filmu, bo dokończenia jednej z najbardziej uroczych trylogii, jaka nam się trafiła. The world's first dragon Viking utopia. Your utopia, maybe. Mine's less crowded and more... Jak wytresować smoka? To jest naprawdę fenomen, bo mało kto się spodziewał, że ten skromny filmik da sobie zrobić sequela i da nam trzecią część, dostaniemy taką wielką trylogię. Właśnie dostaliśmy świeżutkie wydanie, nowe Blu-ray i ja niedługo zrobię osobny materiał, by przypomnieć obie części i dodatki i czy warto do tych filmów wrócić. I ja już od razu wam mówię, że warto. Ja się nie spodziewałem, że ta historia będzie tak, jakkolwiek to znaczy, dojrzała, będzie potrafiła być tak w pewnym sensie odważna, a przede wszystkim będzie tak dobrze skierowana w dwóch kwestiach. Po pierwsze, jeśli chodzi o emocjonalny środek, o relacje pomiędzy czkawką a szczerbatkiem. Tak, a szczerbatkiem, ziewatkiem. A po drugie, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, bo jeżeli jeszcze jedynka nie skopała mi tyłka, tak dwójka i sposób pokazania świata i 3D efekty i to jak ciągle latamy niejako. Ja się troszeczkę też tak czułem, więc od razu dostałem te dwie piękne rzeczy, plus poczucie humoru nie wpychane za bardzo, nie za dużo slapsticku, za to znacznie więcej takiej przygodowej animacji, gdzie ja mam się z kim utożsamiać, gdzie są poważne problemy, chociaż oczywiście pewne tropy muszą się pojawić, ale duże oczekiwania były przed trójką, bo dwójka dla wielu była lepsza od jedynki. Trójka miała nam opowiadać historię, co się dzieje po tym, gdy już w miasteczku Berg zaakceptowaliśmy smoki już są z nami i my niejako teraz walczymy, by je odbijać od innych, a jednocześnie pojawia się pierwsza w historii, może pierwsza, o której w ogóle istnieniu wiemy, Biała Furia, czyli Light Fury, czyli laska nowa dla naszego szczerbatka i co sobie szczerbatek z nią zrobi, czy będzie w stanie ją poderwać, czy nie. I mogło tutaj pójść w stronę, z jednej strony ratujemy smoki, z drugiej strony to mogła być taka troszeczkę komedia coming of age, ja i moja pierwsza dziewczyna, albo nasz Hiccup, czyli nasz czkawka, staje się w roli ojca i on martwi się o swojego dzieciaka, że ten nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić, albo go zostawi, kiedy poderwie dupę, albo w ogóle będzie jakimś takim tata sierżant. Więc mamy kilka tropów, które można iść i ja się najbardziej obawiałem tego, że dostaniemy film o naszym szczerbatku i Białej Furii i taka nieudalna komedia pomyłek. Wiecie, czasem taki romans sidło, ale animacja. I tego się strasznie bałem i od razu wam mówię, na szczęście tego nie dostałem. Dostałem za to świetne domknięcie trylogii, świetne domknięcie historii szczerbatka i czkawki i muszę przyznać, że z punktu widzenia faceta, który obejrzał oba filmy i uwielbia te postacie, ja emocjonalnie dostałem idealnie satysfakcjonujące zakończenie, idealne domknięcie tej historii, które nie obraziło mnie jako widza, nie obraziło mnie jako fana, dało mi wystarczająco dużo takiego fanserwisu, jeżeli chodzi o szczerbatka, jak i dużo tak naprawdę ciekawej i dobrej zabawy. W tej części nie poszliśmy w wielkie jakieś meandry, jakieś trudne rozwiązania, potrójne wolty scenariuszowe, ale staraliśmy się naprawdę logicznie uzasadnić zakończenie tej sagi, rozwinięcie tej sagi i to, co powinien zarówno szczerbatek, jak i gdzie powinien udać się nasza czkawka. Toothless, go introduce yourself. Trzeba przyznać, że film miał też spore jaja i nie chciał w pewnym sensie upychać nam żartami głupimi, dodatkowymi wątkami fabularnymi filmu, za to dał nam to chyba, co każdy fan chciał dostać. Jak najwięcej szczerbatka, który po prostu jest sobą. I to jest cudowne, bo mamy kilkuminutowe fragmenty, gdzie film doskonale twórcy wiedzieli, że to robią celowo. Gdzie nie mamy prawie w ogóle dialogu, albo w ogóle go nie mamy. Gdzie mamy relacje Szczerbatka i Light Fury i oni się poznają i nie ma nikogo. Ale w tym samym czasie dostajemy wizualnie
To, jak rozwinął się ten świat wizualnie, to, jak kamera lata, to, jak my latamy razem z tą kamerą, jak odkrywamy nowe kolory, różnorodność smoków i tak dalej, to jest naprawdę wciągające i na przykład muzyka jest trochę cichsza, trochę spokojniejsza niż w poprzednich dwóch częściach, celowo, żebyśmy my także, trochę po japońsku, docenili chwilę, docenili moment, docenili krajobraz. Ja się troszeczkę tak czułem w tych momentach, jakbym oglądał wyraźnie inspirowanego Miyazakim twórcę, ponieważ to tak wyglądało. Mamy przestrzeń przed sobą, mamy piękne niebo. I nie było tutaj, haha, ganiam cię, uhuhuhu, tylko odkrywamy to. I to są jedne z mocniejszych momentów filmów, które jako osobny element, gdybyś nie widział jedynki, dwójki, poszedł na trójkę, mogą cię frustrować, mogą cię denerwować. Dlaczego? Ponieważ nie widziałeś, ponieważ nie masz tej relacji wybudowanej przez dwa filmy. Z drugiej strony, jeżeli idziesz pierwszy raz, moim zdaniem całkiem szybko będziesz kochał Szczerbatka i całkiem fajnie polubisz tą całą brygadę. Nie zmieniono charakterów, nie próbuje się zrobić z czkawki kogoś, kim on nie jest, nie próbuje się z niego zrobić dokładnie takiego samego stoika, że on dorośnie, będzie gruby, wielki jak Gerald Butler, więc to też jest cudowne. Wow! It's a hidden dragon world. Ja na końcu łzami sobie tutaj, tu jedna, tu druga, tam trzecia, tam czwarta. I zakończenie, nie wiem czemu, ale skojarzyło mi się z Władcą Pierścieni troszeczkę, z Powrotem Królu. Nie dlatego, że jest takie długie, ale dlatego, że jest takie satysfakcjonujące. Tak jak Kung Fu Panda 3 nie dała mi tego, tak? Bardziej powiedziała mi, o Jezu, świat się rozbudowuje. Mimo tego, że uwielbiam Kung Fu Pandę, całą trylogię, to trójka jest troszeczkę poszła, a jeszcze większy slapstick, jeszcze więcej tego. Tak tutaj jest domknięcie, które jest dla mnie dokładnie tym, czego ja potrzebowałem jako fan. Well, look who it is. Not a word. Zatem mogę wam bardzo uczciwie polecić tę część, chociaż uważam, że nie jest to najlepsza część serii, ale jeżeli trzecia część jakiegokolwiek filmu jest na tym poziomie, co Jak wytresować smoka 3, to ja jestem w cholerę zadowolony. To jest idealne domknięcie. Nie chciałem nic więcej. Ja się czuję spełniony, że twórcy zrozumieli, co powinno się stać na końcu, jak powinien się rozwinąć każdy bohater. I ostatnie sceny, ostatnie bodajże 3 minutki, które są przeurocze, ale one przyniosły mi najwięcej szczęścia. I jeżeli film sprawia, że po pierwsze wybudowuje w tobie miłość do bohatera, a po drugie daje ci pełną satysfakcję, tak jak ty jako rodzic oglądasz, co się dzieje z twoimi dziećmi, no to ja temu filmowi biję brawo, tutaj po cichu, żeby mikrofon zbyt nie łapał. Wow, wow i jeszcze raz wow. There were dragons when I was a boy. Kulą się już troszeczkę niecierpliwi, zatem podsumowujemy. Pierwsza część, zaskoczenie, cudowne. Druga, możliwe, że jeszcze lepsza. Trzecia, odrobinkę gorsza, ale dla każdego fana pierwszych dwóch części, a byłem swoją drogą z fanką, która jest tak mega, mega, ona czuła się mega usatysfakcjonowana. To jest ten Szczerbatek, którego chciała dostać i ja się czuję tak samo, popłakałem się, więc mogę czekać na wasze komentarze, czy wy też beczeliście na Jak wytresować smoka 3, zresztą na dwójce, na jedynce też beczałem jak głupi, więc spokojnie, czekam zatem na wasze komentarze. Oczywiście dajcie mi znać, co wy sądzicie o trójce, jedynce, dwójce i czy już byliście w kinie i czy też dla was takie zakończenie było najlepsze. Bardzo ładnie proszę, bez spoilerów, ponieważ widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu, ale najpierw zapraszam was do subskrybowania kanału dla Kulona, jeżeli nie dla mnie, tego dzwoneczka, żeby słyszeć, kiedy kolejny filmik z Kulonem się pojawia i zobaczymy się następnym razem, może właśnie w zaginionym świecie, czy jakimś ukrytym świecie, czy jaki jest ten dziwaczny tytuł tej ostatniej części. Na razie. Muah.